Olga Szypulska, witam Państwa serdecznie. W ciągu najbliższej doby niemal cała Polska dostanie się pod wpływ pogodnego wyżu. Wyjątek stanowić będzie południowo-wschodnia część kraju, gdzie jeszcze da o sobie znać odchodzący front atmosferyczny. Zacznie docierać do nas nieco cieplejsze powietrze. Sprawdźmy, jak sytuacja będzie wyglądać na terenie naszego kraju. Takie usytuowanie układów barycznych sprawi, że w niedzielę w pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę aż po Podkarpacie i Małopolskę niebo szczelnie zakryją chmury frontowe i wystąpią niewielkie opady śniegu z deszczem i deszczu, a lokalnie popada mrzawka. Im bardziej w kierunku Polski zachodniej, tym pogoda ładniejsza, słońca będzie więcej. Napływające atlantyckie powietrze wpłynie na wzrost temperatury. W Szczecinie i Wrocławiu ma być 6-7 stopni. Sprawdźmy, jak będzie wyglądała noc w naszym województwie. A przyniesie ona nam słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Wraz z biegiem godzin opady zaczną zanikać. Wiatr będzie dość silny, ale stopniowo zacznie tracić na mocy. Miejscami chwyci niewielki mróz do minus 1 stopnia. Niedziela w naszym regionie rozpocznie się pochmurnie i taka pochmurna aura utrzyma się do końca dnia. Symboliczny śnieg i śnieg z deszczem początkowo popada na wschodzie, w centrum i na południu województwa. Po południu padać już nie powinno. Termometry wskażą od 1 do 3 stopni. Ciśnienie zacznie bardzo szybko rosnąć. Na barometrach zobaczymy 1035 hektopaskali. Biometr będzie niekorzystny. Nowy tydzień przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Zrobi się pogodnie, miejscami wręcz słonecznie, a temperatura z każdym dniem będzie wzrastać. Pod koniec tygodnia ma być aż 9 stopni. Mówią, że gdy na początku lutego słońce świeci, wiosna tak szybko nie przyleci. Ale może nie przywiązujmy się zbytnio do tej ludowej mądrości. Kto wie, może temperatury dodatnie już z nami pozostaną? Oby tak było. Dziękuję za uwagę. Yeah.